Witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest piątek. Nasz piątek zaczął się bardzo intensywnie. Zresztą jak ostatnio każde nasze piątki. Zaraz powiem dlaczego. Ogólnie to największe zamieszanie jest dlatego, że jutro u nas w mieście jest organizowany taki polski dzień dziedzictwa polskiego. Tak to się dokładnie tłumaczy. Polish Heritage Day. To już jest organizowane któryś raz z roku. Nie powiem dokładnie który, ale to nie pierwszy raz. W tamtym roku też na nim byliśmy. Ale w tym roku będzie wyjątkowy, dlatego że po raz pierwszy nasze dzieci będą brały udział w przedstawieniu. W występach. Dlatego że między innymi organizatorem, chyba głównym tak naprawdę organizatorem tego dnia jest Polska Akademia tutaj, która jest u nas w mieście. I Polska Szkoła, do której chodzą nasze dzieci. W tamtym roku byliśmy, no ale one wtedy jeszcze do polskiej szkoły nie chodziły, bo teraz chodzą pierwszy rok. Chyba już o tym wcześniej tam mówiłam na jakichś vlogach. W każdym razie Zosia chodzi teraz do trzeciej klasy tej polskiej szkoły, bo do angielskiej chodzi do czwartej. I te trzecie klasy będą mieli przedstawienie. Oni mają wiersz Ptasie Radio. Ptasie Radio to jest chyba Julian Tuwin, o ile się nie mylę. Ptasie Radio. Antek jako grupa przedszkolna będą po prostu śpiewać jakieś tam piosenki, tańce. Dokładnie nie wiem co, bo nie chcę im powiedzieć, jak się pytam. Mówię, że to jest niespodzianka. Będzie duża scena, będą tam jakiś tam zespół też ludowy, jakieś inne mniejsze zespoły polskie, ale będzie też polska gwiazda i ma być to Ewelina Finta. Także zapowiada się ciekawie. Będą też różnego rodzaju przekąski, czy przekąski, stoiska z jedzeniem polskim, jakieś tam też stoiska opowiadające trochę o polskiej chyba historii. Co tam jeszcze miało być? Będzie to też taki czas dla polskich firm, dla osób, które prowadzą polskie jakieś działalności tutaj. Między innymi też Damian będzie miał swoje stoisko tam z karate i będą też mieli swój pokaz, także intensywnie. Ja dzisiaj wróciłam z pracy, od razu po pracy prosto na zakupy, tak lubię właśnie najbardziej. W piątek od razu prosto po pracy, żeby potem już po prostu w weekend nigdzie się nie włóczyć po żadnych sklepach. Zaraz Wam pokażę, co kupiłam. Zrobiłam taki szybki zakupowy haul. Przyszłam z tej pracy, szybciutko zapakowałam. Aha, jeszcze pojechaliśmy po sprzęt do Damiana na salę, tam gdzie prowadzi karate, żeby zapakować rzeczy na jutro ma ten pokaz, bo tam musi mieć też jakieś tam maty i wiecie, tam jakieś pufki takie, co używa tam do walczenia. Także potrzebne mu będą do tego występu, do tego pokazu. Także pojechaliśmy jeszcze je zapakować szybko. Potem szybko po dzieci do szkoły, odebraliśmy dzieci. Zapakowaliśmy dzieci w auto, musieliśmy jechać jeszcze tam do innego miasta obok, coś tam załatwić szybko. No i jeszcze Damian mówi, że przy domu musi iść do fryzjera. Zresztą Antkowi też przy okazji, bo oni chodzą zawsze razem. I u tego fryzjera po prostu taka kolejka tam była. Znaczy ja nie byłam, bo ja zresztą poszłam w tym czasie do polskiego sklepu, bo tam jest zaraz obok. Czekałyśmy w aucie i myśleliśmy, że potrwa to, nie wiem, na góra pół godziny. No ale dzisiaj piątek, oczywiście przed weekendem, każdy chce wyglądać pięknie, obciąć się i w ogóle. Była tam kolejka i po prostu ponad godzinę czekałyśmy na nich. No masakra, tak nam zeszło. Także wróciliśmy do domu, no to już wieczór i było zamiast obiadu. To był czas szykowania kolacji tak naprawdę. Także tak nam to dzisiaj zeszło. No bardzo, bardzo intensywnie. A oprócz tego, że jutro jest ten cały festiwal tego polskiego dziedzictwa u nas w mieście, w centrum, to na dodatek Zosia ma tego samego dnia turniej piłki nożnej i tam w ogóle mają mieć takie jakby rozdanie nagród chyba. Właśnie sama nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądać. W każdym razie wyszło to wszystko tego samego dnia. No i tam zaczyna się o 12 ten cały polski dzień. Ale ich klasa Zosi ma występować chyba za 15 pierwsza. Więc my tam gdzieś tak będziemy na wpół do pierwszej. A od 10 rano jedziemy na piłkę. Także trochę takie będzie szaleństwo. Mówiliśmy właśnie temu trenerowi, że właśnie jest taka sprawa, że mają te wystąpienia z polskiej szkoły. No i on sam mówi, że jeśli można, chociaż niech przyjedzie na chwilę. Także jutro jeszcze jedziemy na tą piłkę. W każdym razie jedziemy tam na 10. No i będziemy tam do jakiejś wpół do 12. Potem się przebierę szybko chyba w aucie, bo już nie będzie czasu, żeby przyjechać do domu. Mimo tego, że to jest tutaj wszystko pod nosem tak naprawdę, ale żeby było szybciej, to chyba się będzie w aucie przebierać z tej piłki nożnej. No i prosto do centrum właśnie na te całe polskie dni. Także intensywnie bardzo. A Damian tutaj robi Zosi dziób, bo Zosia ma być bocianem. Bo tak jak mówiłam, oni mają ten to przedstawienie to właśnie jest wiersz Ptasie Radio. No i już dwa dni temu chyba, czy trzy dni, zrobiliście skrzydła, no i został dzisiaj ten dziób. No ale niestety tak to się nie wyrobiliśmy dzisiaj z tym czasem.
Dlatego już Damian tutaj na szybko robi jej ten dziób. Ogólnie pani napisała, że nie muszą się przebierać w nie wiadomo jakie tam przebrania, ale żeby mieli skrzydła zrobione i dzioby przynajmniej. Więc ja ogólnie proponowałam, żeby, bo mieliśmy na przykład kolorowe bibułki w domu i mówiłam, że właśnie, bo to też nie musi być jakiś gatunek ptaka. I mówię, to może sobie kolorowe bibułki, jakieś kolorowe piórka na tych skrzydłach. Ale Zosia się uparła, że chce być bocianem. No więc Damian zrobił z nią te skrzydła bociana, zaraz wam pokażę jak wyglądają. No a teraz właśnie kończę ten dziób, żeby jutro zdążyć z tym dziobem. Pokaż się. Pokaż. Ale jeszcze gumkę musicie zamontować, tak? Na czoło będzie opaska. Aha. Ale ta opaska będzie trzymała? No będzie. No Damian tutaj sobie pomaga YouTube'em. Jakiś filmik jak zrobić dziób. A pan co tu robi? Pan miał iść spać, proszę pana. Ale też tutaj jesteście, a my też tutaj jest. Dobrze, ale pan miał iść spać. Pan jest już w piżamce. Halo. A może zszyć to, żeby było dłuższe? Antoś zostaw, bo to może być jeszcze mokre. Nie mieliśmy w ogóle tej kolorowej kartki. No i pomalował Damian na czerwono farbą ten karton. A teraz wam pokażę, jakie Damian zrobił Zosią skrzydła. To robili razem. No i muszę powiedzieć, że ja jestem pod wrażeniem tych skrzydeł. Pokaż. No. Tutaj z kartek papieru białych powycinali. Na taką... Czekaj, pokaż, bo to jest taki plastik jakby. Damian tu obkleił taśmą klejącą, żeby te ostre od wycinania tutaj kanty nikogo nie poraniły. O, i to są takie rzeczy. Tak? Tutaj są takie rzeczy, które są sznurki, żeby mogła jakieś otrzymać, a będzie ten underwig. No, świetne skrzydło, naprawdę. Super, proszę, pokaż się bokiem. No, ekstra. I tak, to jest właśnie z białych kartek papieru, przyklejona na taką taśmę obustronną. A to po prostu zrobione jest z zwykłej czarnej folii. O, a to jeszcze jest biała pod spodem. No i naprawdę, super to wyszły. Tylko, że nie da się nimi latać. O, a tutaj już jest skończony. Super to wyszło. Jak ty to przykleiłeś? Na taśmę, tak? Aha, ale ekstra. Fajnie. Ja myślałam, że to będzie na gumce, wiesz, na twarzy i na gumce. A teraz... No jak prawdziwy bocian. Pokaż się bokiem. Latając. Super, Sofia. Tylko, że jedna rzecz. Tak? Nie będę mogła jeść z tym dziobem. Właśnie wróciłam z zakupów w Aldi i tak szybciutko wam pokażę, co kupiłam. Ogólnie to bardzo dawno nie było u mnie zakupowego hola, jeśli chodzi o takie zakupy spożywcze przez te wszystkie vlogi z wakacji. No to już naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz robiłam taki hol, więc tak szybko pokażę, co kupiłam. Więc tak, nie kupiłam żadnego mięsa w ogóle, bo mam mięso zamrożone, a będę robić pulpety w sosie pieczarkowym, więc mięso mam zamrożone. Kupiłam tylko pieczarki do tego, śmietanę też mam. Aha, i to będzie wszystko z ziemniaczkami, więc tutaj są ziemniaczki. Makaron w ogóle kupiłam niepotrzebnie, bo mam jeszcze, ale myślałam, że nie mam. No ale nieważne. Tutaj z warzyw jeszcze pomidorki, to tak do sałatki, no i do przegryzienia oczywiście. Wafle, to tak wiecie, do przegryzienia, no i Zosia też je, zamiast chleba czasem sobie je na kolację, bo są bezglutenowe. Tutaj kupiłam taką pastę z tuńczyka. Ogólnie ja robię swoją pastę dość często z tuńczyka, ale taka też na szybko się przydaje i no i fajna jest w ogóle. Smaczna. Cytrynki oczywiście. Aha, wzięłam pomidory suszone i wzięłam od razu dwa słoiki, dlatego że ostatnio często nie mogę trafić w Aldiku na suszone pomidory, a ja bardzo lubię i używam. Ostatnio wypróbowałam właśnie kurczaka też w takim nowym sosie i tam też mieliłam właśnie te pomidory suszone. Przepyszny wyszedł. Awokado, borówki to tak dla dzieci wiadomo, mozzarelka biała to też tak do przegryzienia jak na kanapki. Antoś bardzo lubi tą mozzarellę białą. Tutaj mam cukinię, bo też planuję w inny dzień zrobić risotto z cukinią i tam się też dodaje sera fety. Tutaj jeszcze mam bekon, w ogóle bardzo ładny bekon mi się udało trafić. Ja tak zawsze patrzę, żeby było jak najmniej tego białego, dlatego że ja to i tak odkrajam przed włożeniem do piekarnika, więc bo robię w piekarniku go, nie smażę.
To też taka rada z mojej strony, bo kiedyś tylko smażyliśmy właśnie, ale to zawsze tyle jest w ogóle. Oj, pryska to wszystko i w ogóle trzeba stać, pilnować, a teraz po prostu tylko robię na papier do pieczenia. Podkładam jeszcze to takie, wiecie, pazłotko, żeby ta blaszka też nie przyschła i była potem, no nie była aż do takiego szorowania. I tak właśnie wkładam do piekarnika na jakieś 20 minut, 200 stopni. I super się ten bekon upiecze. Aha, no i mówiłam właśnie o tym, że przed włożeniem do piekarnika ja odkrajam to białe, dlatego, że to się i tak tylko wytapia i ten tłuszcz, wiecie, jest na tej tacce, to wszystko pływa, więc odkrajam i zawsze właśnie patrzę, żeby było jak najmniej tego białego w koło. Także ładny bekon udało mi się kupić. Tutaj dla Damiana, bo on lubi takie te tortelloni. I tutaj jakaś jest spicy sausage. Właśnie nie wiem, czy to nie jest jakiś nowy smak. W każdym razie wzięłam mu, bo lubi. Suszone mango to dla Zosi, bo bardzo lubi. I tak do lunchboxa, żeby jej dać. Zresztą ja też bardzo lubię. Jak się dorwę, to nieraz potrafię całą paczkę prawie zjeść. Czekolada 85%. Sery to wzięłam ten emmental, bo ostatnio miałam goldę, więc teraz dla odmiany ten. I cheddar. Jajka oczywiście. Majonez. Wzięłam ten light. Tutaj jeszcze mam cebulę, bo mi się pokończyła, jabłka gala. Tutaj jeszcze wzięłam płatki Antkowi. Mówię Antkowi dlatego, że Zosi muszę jeszcze dokupić bezglutenowe, a nie ma w Aldiku bezglutenowych płatków, no i takie. Ja zawsze im mieszam, tak żeby miały trochę tych, trochę tych. No bo te wiadomo, mam troszkę więcej cukru. Tak zawsze zwracam uwagę, żeby miały jak najmniej właśnie tego cukru tutaj w tych, w tej porcji, co tutaj jest podane. Także te zawsze mają troszkę więcej niż te takie zwykłe. Więc mieszam im. No tutaj jeszcze folia, bo mi się skończyła do zawijania. No i z owoców to jeszcze banany i wzięłam też mango. One były 30% przecenione, dlatego że kończy się data ważności dzisiaj, ale są twarde, nie są jakieś takie bardzo miękkie, także spokojnie jeszcze nawet jakby 2 dni poleżały, to będą ok. Tutaj jeszcze mam sok pomarańczowy. 2 jogurty naturalne. Ostatnio tak daję właśnie Zosi do szkoły na lunch, że właśnie jogurt naturalny i do tego borówki, bardzo lubi. Tutaj jeszcze mam pietruszkę, będę ją używać do tego sosu pieczarkowego i będę też robić koktajl. Robię taki koktajl właśnie z mango, sok pomarańczowy i daję pietruszki i jeszcze jak mam to trochę szpinaku. Takie smoothie znaczy, nie koktajl. Tutaj wzięłam jeszcze taką mąkę do pieczenia chleba. Bo ostatnio bardzo smakuje mi chleb portugalski, który piekę i robię go w Thermomixie. Także zamierzam zrobić sobie 2 takie chlebki w ten weekend. Mam nadzieję, że mi się uda. To tyle, jeśli chodzi o te zakupy. Jeszcze mam rybę, kupiłam łososia, ale nie będę już pokazywać, bo jest w zamrażarce. Od razu włożyłam po przyjeździe i będę go robić z risotto. A, i jeszcze kupiłam jedną rzecz. Takie samosy. Pyszne one są, bardzo je lubię. W Aldiku właśnie. Właśnie sobie wyjęłam z piekarnika, bo jestem strasznie głodna, ale wróciłam z pracy, z zakupów i muszę zaraz iść po dzieci do szkoły, więc tak na szybko, żeby po prostu coś zjeść i żeby już nie robić jakiegoś tam śniadania, tylko takie dzisiaj mam samosy. Polecam je.